Cześć, siemano, witajcie. Kamil Nikodem z tej strony. Jesteśmy właśnie na Florydzie. Możecie również sobie zobaczyć inne vlogi. Tutaj również z Florydy, z Nowego Jorku, bo tam też byłem. Jeśli jesteście zainteresowani, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak tutaj się mieszka, jak mieszkają na zamkniętym osiedlu ludzie, Amerykanie, niekoniecznie tylko Amerykanie, po prostu ludzie, którzy kupili sobie tutaj apartament. No to co? Zapraszam. Na początku w ogóle pokażę Wam tutaj mieszkanie, w którym mieszkamy. Dom, bardziej w zasadzie mieszkanie. Jak widzicie, to 503. No to co? Zapraszam, chodźmy. To mieszkanie pokażę Wam w taki dosyć szybki sposób. Oczywiście również zajmiemy się cenami tych mieszkań, czynszu i tak dalej, ale to później. Na razie pokażę Wam mniej więcej, jak to tutaj wygląda, ponieważ są to stare budynki, 20-30-letnie. Natomiast są bardzo drogie i ludzie cały czas chcą je kupować. No ale dobra. Zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj mamy akurat kuchnię. Taka nieduża, ale przytulna. Znajdziecie również tutaj bardzo duży salon z balkonem. Przejdźmy teraz na balkon. Jak widzicie, balkon z widokiem tutaj na morze. Codziennie tędy przepływa masa łódek, jakichś małych stateczków, skuterów wodnych. No i jak możecie troszkę też zauważyć, jest tam rozkopane, ale to zaraz Wam również opowiem, ponieważ był tutaj huragan rok temu, no i poniszczył wiele rzeczy, dlatego ludzie po prostu tutaj odbudowywują swoje posiadłości i tak dalej. Jak i w każdym amerykańskim domu znajdziemy szafy w ścianach, tutaj, jak i również tam. Tamte otwarte drzwi, jest to toaleta. Pójdziemy sobie teraz na górę. A nie przejmujcie się ogólnie tutaj bałaganem, ponieważ to mieszkanie idzie na sprzedaż. Więc dobra, zapraszam do góry. Jest tutaj jedna sypialnia z łazienką, a po tamtej stronie taka sama sypialnia również z łazienką. A łazienka wygląda tak. Tutaj możecie zobaczyć kolejną łazienkę i z tyłu sypialnię. W drugiej sypialni również jest szafa, mała garderoba. No dobra, pokrótce obejrzeliście mieszkanie. Teraz chodźmy zobaczyć, co jest tutaj dookoła, na zamkniętym osiedlu. Let's go! Na tym osiedlu jest około 800, nawet ponad mieszkań i każdy, jak widzicie, ma również swój garaż. Jak możecie tutaj za mną zauważyć, są również inne bloki tutaj, ponieważ każdy ten tutaj taki osobny bloczek to inny deweloper. Dlatego u każdego możecie mieć inne warunki, inne ceny i tak dalej. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć, to to. Cisza. Jest tutaj naprawdę niesamowita cisza od rana do nocy. Oczywiście jeśli nie jeżdżą koparki, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, remontują tutaj wszystkie zniszczone rzeczy przez huragan. Natomiast ja tutaj będę się poruszał na takiej desce, ponieważ odległość jest dosyć duża, łazić w tą i cały czas nagrywać, więc chodźmy. Słuchajcie, najlepsza rzecz jest tam za mną. Jest tam basen, siłownia, wielka sala imprezowa, korty do tenisa. I jeśli to wszystko chcecie mieć, musicie płacić czynsz w wysokości 6000 zł. No całkiem nieźle, co nie? 6000 zł za to, że tutaj mieszkacie co miesiąc. Macie pielęgnowane trawniki, możecie sobie skorzystać z ciepłego, podgrzewanego basenu. Dodatkowo musicie kupić również mieszkanko, do którego również przejdziemy i pokażę Wam ceny takich mieszkań, ponieważ wiele mieszkań tutaj jest teraz aktualnie do sprzedaży. No dobra, no to słuchajcie, zaczniemy sobie może teraz od tej sali. Jak widzicie, niezła powierzchnia, telewizor mamy tutaj, jakieś głośniki, nagłośnienie, miliony świateł, barek, który również Wam zaraz pokażę i wiele innych rzeczy mamy tutaj w samym takim budynku. Przyszliśmy tutaj na początek, ponieważ jest tutaj fajnie zimno, klimatyzacja, a na dworze jest 38 stopni, więc strasznie duszno. No więc jak widzicie, jestem w tej takiej małej kuchni. Możecie również zauważyć, że są tutaj jakieś stare szpergały. Ludzie po prostu zostawiają tutaj jakieś rzeczy, które im są niepotrzebne w domu. No a kuchnia jak kuchnia. Lodówka, blat, mikrofala i tak dalej. Więc możecie urządzić tutaj imprezkę, jeśli nie chcecie u siebie w domu brudzić, syfić, to tutaj możecie przyjść. Oczywiście trzeba posprzątać. Macie również kominek, telewizor, nie wiem ile to ma cali, ale jest dosyć duże. Za tymi drzwiami znajduje się game room. Wejdziemy. Również znajdziemy tutaj telewizor. No jak widzicie, nie jest tutaj jakoś pięknie, czysto, no ale przynajmniej możecie sobie poczytać książki. Normalnie jeszcze tydzień temu było tutaj wszystko uporządkowane, jak widać wczoraj była chyba jakaś impreza. No i nawet pianino zostało tutaj schowane. Chodźmy więc dalej obejrzeć sobie, co jest tutaj na tym osiedlu. A dodatkowo zobaczcie, jaki tam mają fajny sufit. Tam jest dziura i światło się pali. Lubicie drinki? Chcecie zrobić imprezę dla dorosłych? Proszę bardzo, jest barek. Nawet lód tutaj jest. Przejdziemy sobie również przez toaletę teraz, no ale bez przesady, tam już nie będę nagrywał, ale jest tam sauna w środku. Gracie w tenisa? Nie gracie? Nawet jeśli nie gracie, na takich kortach moglibyście zagrać. O, dodatkowo powiem wam ciekawostkę. Wiecie, kto tam mieszka w tym białym domu? Domyślajcie się. Rodzina Johna Deere'a. John Deere. Był to założyciel firmy specjalizującej się w traktorach. Może o takiej firmie słyszeliście? Kto wie? Założona w około 1800 roku. Jego dziadek założył tą firmę. No jak widać, tutaj mieszka teraz. No jak widzicie, doszliśmy już tutaj do końca. Za mną jest brama, która aktualnie się zamyka, ponieważ wyjechał samochód. No i co? Niby takie zamknięte osiedle, niby nie, ponieważ możecie sobie tutaj normalnie wejść, jak widać, piechotą. Natomiast chodzi o to, aby nie wjeżdżały tutaj samochody i dodatkowo ludzie tutaj nie wariują. Tutaj nie ma krzyków, nikt wam pod balkonem nagle nie zacznie krzyczeć, nie rozbijać butelek, bo mieszka tutaj większość starszych ludzi, ludzi takich z wyższego poziomu. Oczywiście znajdziecie tutaj młodych i tak dalej, ale większość to starsi, emerytowani ludzie. A z przodu, jak to zazwyczaj na Florydzie bywa, fontanna z napisem ulicy. Załóżmy, że jesteśmy samochodem. Trzeba otworzyć bramę. Uwaga! No i brama się otwiera, jak widzicie. No więc jak widzicie, na basenie jest basen, bardzo duży, dodatkowo jacuzzi z naprawdę ciepłą wodą, natomiast nie mogę tam wejść, ponieważ są tam ludzie, no i nie chcę im po prostu przeszkadzać i nagrywać. No a dodatkowo możecie również znaleźć tam siłownię, którą jak widzicie macie również teraz na ekranie. Nagrywam te ujęcia później, ponieważ tam również teraz ktoś ćwiczy. Są tutaj po prostu starsi ludzie, którzy cały czas są w dobrej formie, dbają o dobrą formę, zdrowo się odżywiają, więc jak widzicie siłownia całkiem niezła. Dwie bieżnie, wioślarz, stepery, całkiem nieźle. Wypaśna siłownia. Myślę, że na wielu siłowniach nawet w Polsce musicie grubo zapłacić za taką siłkę i za taki sprzęt. No więc jak widzicie mamy tutaj ten basen i tam dalej jest jacuzzi. No i tutaj jak widzicie mamy jacuzzi. Oczywiście w obu basenach woda podgrzewana, tam około 40 stopni, tutaj z 25-30 też jest bardzo ciepło, prawie taka zupa. Wioślarz, dwie bieżnie, stepery i inne urządzenia. Nieźle. No więc jak widzicie siłownia taka dosyć niezła, co nie? No jak tutaj mieszkacie, możecie sobie codziennie na nią przyjść. Na baseny również. Dogrywam to teraz, bo jak widzicie, nikogo na basenie nie ma. Tak samo w siłowni. I po prostu nie chciałem wcześniej stresować ludzi kamerą. A no więc jak widzicie, ten budynek jest troszkę bogatszy od tamtych. Mieszkają na pewno tutaj troszkę zamożniejsi ludzie. A tutaj macie fontannę. A huragan, o którym tak cały czas mówię, to Irma. Przeszła tutaj rok temu i narobiła tyle szkód. Widziałem zdjęcia i naprawdę było tutaj pobojowisko. Poprzewracane drzewa, porozwalane krzaki, masakra, dachy i tak dalej. No cóż, taka Floryda. A jeśli baseny, siłownie was nie przekonują, to może to przekona. Super morze i codziennie niesamowity zachód słońca. Naprawdę, tak mi się podoba. Jeśli jesteście sceptyczni nastawieni do tego miejsca, to naprawdę wam powiem, że to źle. Chcecie pewnie się dowiedzieć, ile te mieszkania tutaj kosztują? 340 000 dolarów. Mam tutaj kartkę z mieszkaniami, które aktualnie są w sprzedaży. Mogę wam wrzucić zdjęcie, czemu nie? Jednego z nich. Możecie sobie poczytać, co tam w środku jest, rok założenia i tak dalej. Wszystko tutaj mam. No więc jak widzicie, oprócz tej ceny tam 350, 300, 400 tysięcy dolarów, musicie również płacić tutaj ten czynsz, o którym wam mówiłem, czyli tak mniej więcej 6 000 złotych. No czasem jest też wyższy, czasem on tam wchodzi troszkę do góry. Aby tutaj mieć to wszystko, pielęgnowaną trawkę, jakby jeśli chcecie tutaj mieszkać. Jeśli nie chcecie, to możecie sobie pójść mieszkać gdzieś indziej. Może tam nie będzie takich ciekawych, fajnych rzeczy, ale nie możecie tutaj mieszkać nie płacąc tego, więc no cóż, jeśli nie chcecie płacić 6 000 zł miesięcznie, no to szukajcie raczej gdzie indziej. Natomiast jeśli byście chcieli sobie znaleźć tutaj tą miejscówkę, to wpiszcie sobie w mapy Isles of Capri. Jest to obok Naples, na zachodzie Florydy. No, więc dowiedzieliście się właśnie, jak mieszkają Amerykanie, bogatsi Amerykanie, bogatsi Europejczycy, którzy na starość wyjeżdżają tutaj na Florydę do ciepłego stanu, do takiego łagodnego, cichego, wolnego i tak sobie tutaj po prostu mieszkają na takich osiedlach. Takich osiedli jest tutaj od groma. Możecie również sobie mieć taki swój domeczek, ale takie osiedla tutaj właśnie jest najczęściej można spotkać, dlatego chciałem wam pokazać, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Więc mam nadzieję, że się czegoś fajnego dowiedzieliście. Więc jeśli wam się film spodobał, zostawcie łapę w górę, skomentujcie, możecie pytać o co chcecie. Ja również nagrywam inne vlogi, tak jak powiedziałem wcześniej, z Florydy, z Nowego Jorku i ogólnie nagrywam vlogi, po prostu vlogi z Polski, z Hiszpanii, z różnych wyjazdów, więc możecie sobie wejść do mnie na kanał i pooglądać również co innego. No i co? Zostawcie subskrypcję u mnie na kanale, aby nie przegapić innych filmów i kliknijcie w dzwoneczek, aby wyskakiwały wam powiadomienia o nowych filmach, ponieważ nowe filmy również z Florydy są. Więc cześć, trzymajcie się. Bye!